Witam serdecznie. Za chwilę zaczynamy webinar. Tematem dzisiaj surowce najlepszą okazją inwestycyjną obecnej dekady. No, oczywiście czas nas zweryfikuje, no ale chciałbym dzisiaj tak jakby pokazać kilka takich elementów, które za tym przemawiają. Być może wcale się tak nie wydarzy. Zawsze musimy kwestionować swoje własne tezy i tezy, które nam przedstawiają inne osoby, brać je pod rozwagę i samemu wyciągać jakieś wnioski. Aktualnie mamy 241 osób. Mamy godzinę 20, więc myślę, że będziemy zaczynać punktualnie. Na początek disclaimer, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, a niniejsza prezentacja nie jest poradą inwestycyjną. Każdy powinien inwestować w oparciu o własną analizę. No i o czym dzisiaj porozmawiamy na dzisiejszym webinarze? Powiemy o tym, czym jest inwestowanie, jakie znaczenie mają surowce w naszym życiu codziennym, oczywiście tylko zasygnalizuję to. Surowca, inflacja, jak poszczególne klasy aktywów radzą sobie w otoczeniu rosnącej inflacji, na jakim etapie cyklu surowcowego jesteśmy. Przykłady omówimy z poprzednich cyklów surowcowych, oczywiście wybrane, czy nie wszystkie, czy naszym inwestycjom zagraża nadciągający kryzys gospodarczy. Takie elementy poruszymy. Na koniec zrobimy sobie sesję Q&A. Więc będzie uruchomiony czat, na którym będę odczytywał odpowiedzi, będę odpowiadał na pytania. Moje bio. Jestem absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, studiowałem 3 kierunki, ukończyłem socjologię, po czym rozpocząłem pracę nad doktoratem. Niestety, albo na szczęście, nie trwało to długo, gdy otworzyłem własną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2006 roku nieprzerwanie ją prowadzę. Miałem różne profile działalności. Jeżeli chodzi o profil inwestycyjny, to pierwszą nieruchomość taką inwestycyjną, nie na własne cele, nie nieruchomościowe, nabyłem w 2007 roku. Trochę się zleżała, aktualnie na niej buduję jakiś tam taki mały ośrodek turystyczny, ale no bardzo taki mikro, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze inwestycje surowcowe, to co nas najbardziej interesuje, to jest rok 2017, tak więc od roku 2007 wszystkie nadwyżki kapitałowe praktycznie lokowałem w rynek nieruchomościowy, tak jakby intuicyjnie czułem, że tak co roku, co dwa kupowałem jakąś nową nieruchomość. No wiedziałem, z jednej strony miałem takie założenie przez całe życie, że zgłębienie meandrów rynków finansowych to jest trzeba poświęcić całe życie. Z czasem okazało się, że no wystarczy, myślę, parę lat i już się to w miarę można czuć na tych rynkach, oczywiście z dużą dozą niepewności. Czyli od 2007 do 2017 wszystkie nadwyżki lokowałem w nieruchomości, aczkolwiek no już tak już podskórnie czułem, że to jest za duża ekspozycja mojego majątku na jedną klasę aktywów i zacząłem szukać troszeczkę czegoś innego. Od 2017 inwestycje surowcowe, właśnie tak klasycznie rozpocząłem od złota i srebra w postaci fizycznej. Od 2019 roku, gdy zacząłem inwestować w złoto, srebro, to tak jakby bardzo szybko eksplodowało, przeniosło się tak jakby na inne obszary, głównie surowcowe, ale nie tylko, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe. No i od 2019 to już stało się to z jednej strony moim zawodem i pasją i od tego czasu już w pełni tak jakby się poświęcam zgłębianiu wiedzy na temat rynków, głównie surowcowych, nie czarujmy się. Mam jakąś ekspozycję na inne rynki, takie klasyczne, jakieś spółki medyczne, ale to jest nieduża rzecz. No, sporą część mojego portfela, szczególnie w czasie hossy, zajmowała ekspozycja na rynek krypto. No aktualnie to raczej siedzę troszeczkę w Bitcoinie, trochę w stablecoinach i tak to wygląda. Ekspozycja głównie na rynki surowcowe. Krew, pot i łzy. No to można obiecać każdemu potencjalnemu inwestorowi surowcowemu, więc no nie jest inwestowanie w surowce nie jest łatwą sztuką. Duża zmienność rynku, wahania wycen samych surowców, jak i spółek wydobywczych.
No, raz z jednej strony z rynki same surowce, ich wyceny się wahają, a jeżeli inwestujemy w spółki surowcowe, no to spółki surowcowe są surowcem z dźwignią, więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli cena złota spada o 20%, to przeciętnie rynek spółek wydobywających złoto pewnie spadnie o 40% albo i więcej, więc musimy mieć to na uwadze, że jeżeli inwestujemy w rynki surowcowe, no one są bardzo zmienne, szczególnie akcje spółek surowcowych. Oczywiście im niżej w łańcuchu pokarmowym, tak jak porównując to do rynku krypto, mamy Bitcoina, czyli mamy jakieś tam liderów, takie blue chipy, największe firmy, które mają duże cash flowy, bardzo duże majątki, bardzo duże market capy. Te firmy spadną oczywiście mniej. Zabawa się zaczyna coraz niżej, bo tak jak w rynku krypto, tak samo w rynkach surowcowych mamy odpowiedniki, nazwijmy to altcoinów, czyli spółki deweloperskie czy eksploracyjne, które już się wiążą z bardzo dużymi ryzykami. No i tam zyski rzędu kilkuset czy nawet kilku tysięcy procent nie są anomalią, zdarzają się, a z drugiej strony straty rzędu 90% też idą w tym w parze. Risk reward, jak zawsze, upomina się od siebie. Inwestowanie w surowce wiąże się z inwestowaniem w opozycji do głównego nurtu, przynajmniej na chwilę obecną. Cały czas rynki typu, nie wiem, rynek węgla, rynek uranu, pomimo tego, że zyskuje na taki posłuch w szerszym gronie, to mimo wszystko są to no, małe rynki, źle postrzegane cały czas, to się zmienia w przypadku rynku uranu, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rekapitalizacja wszystkich wydobywców uranu to jest 30 kilka miliardów dolarów, no to jest po prostu, no to jest tak malutki rynek, no, że no, dla przykładu Dogecoin był wyceniany wyżej niż wszyscy wydobywcy uranu razem wzięci. Kwestionuj opinie moje, innych oraz swoje własne tezy inwestycyjne, zadawaj pytania, to tak jakby no zawsze miejmy ograniczone zaufanie do tego, co słyszymy od kogokolwiek w internecie. Nawet dobrą, myślę, praktyką jest kwestionowanie swoich własnych założeń i raz na jakiś czas rewidowanie, szukanie po prostu najgorszych możliwych scenariuszy, rozważanie na ile są prawdopodobne, żeby się wydarzyły, a jak możemy zbilansować nasz kapitał, na który ciężko pracowaliśmy. Zawsze zastanówmy się trzy razy, zanim podejmujemy jakąś decyzję inwestycyjną. Do kogo jest skierowany ten webinar? Jest to webinar dla osób, które chcą zdywersyfikować swój kapitał, zarówno geograficznie, walutowo pomiędzy klasami aktywów. No, moją jedną z głównych takich motywacji było to, że po prostu już czułem, że za dużą część majątku mam ulokowaną w rynku nieruchomościowym w Polsce. Moje spółki, no 99,5-98% moich inwestycji jest rozsianych, jeżeli chodzi o spółki, w które inwestuję, są rozsiane po świecie. Są u brokerów międzynarodowych. Tak więc no mam to takie zabezpieczenie, że dzięki temu, że to jest dywersyfikacja mojego takiego majątku zewnętrzna, że jeżeli coś by nie tak poszło w Polsce, myślę, że największe zagrożenie zawsze grozi nam ze strony naszego własnego rządu, jeżeli, nie wiem, załóżmy teoretycznie, że rządy w Polsce zmienią się z socjalistycznych na komunistyczne. Myślę, że tutaj jest największe zagrożenie. W takiej sytuacji będę miał jakąś część majątku poza granicami naszego kraju. Oczywiście inne zagrożenia, których jesteśmy świadomi, też musimy mieć na uwadze. Tak więc ta dywersyfikacja geograficzna, przez to, że inwestuję w spółki, czy to na rynku amerykańskim, kanadyjskim, australijskim, mam dywersyfikację walutową. No i dywersyfikuję pomiędzy klasami aktywów. Właśnie jeżeli osoba, która ogląda ten webinar, jest zainteresowana właśnie taką dywersyfikacją, to właśnie w tym kierunku można tak jakby rozważyć takie opcje. Dla osób, które na przestrzeni najbliższej dekady chcą zabezpieczyć swój majątek przed wysoką i rosnącą inflacją, o tym więcej później, chcą skorzystać na zmianach deglobalizacyjnych i zmianach w światowych łańcuchach dostaw. No, gdy Amerykanie postanowili troszeczkę zmienić porządek świata, w jakim żeśmy funkcjonowali przez ostatni czas,
postanowili uniezależnić się od Chin, troszeczkę zmienić proporcje rozwojowe. No, w takich sytuacjach, w tej sytuacji rynek surowcowy będzie też musiał się przekształcić, no i myślę, że będzie się to wiązało z dużymi napływami kapitałów do tych sektorów w najbliższej dekadzie albo i dłużej. Dla osób, które mają długi horyzont inwestycyjny, przynajmniej kilkuletni, więc jeżeli ktoś tutaj się nastawia na horyzont czasowy rzędu roku, dwóch, no to, to rynek surowcowy, rynki klasyczne kapitałowe, no zazwyczaj mają dużo, jeżeli chcemy odnosić jakieś sukcesy inwestując fundamentalnie, nie w oparciu o trading, czyli kupując klasycznie akcje spółek, no musimy mieć dłuższy horyzont inwestycyjny. Nie jest to spotkanie dla osób, które mają kilka tysięcy złotych i chcą zrobić z tego miliony w krótkim czasie. Tak, tak to wygląda. No niestety nie, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Czym jest inwestowanie? No do zrobienia tego slajdu powiem szczerze, że zmotywował mnie jeden z komentarzy, który bodajże po filmie na kanale Fila się pojawił. Na temat inwestowania w surowce, że to już generalnie był wydźwięk taki, że tak, że teraz już za późno, że mamy horrendalne jakieś wyceny niektórych surowców. Inwestowanie no, nie polega na jedynie kupowaniu aktywa w danym momencie. Inwestowanie to jest długotrwały proces i samo inwestowanie nie jest tylko kupowaniem i sprzedawaniem akcji. Jest to proces składający się z wielu części. Sam zakup lub sprzedaż to jedynie drobny wycinek całej układanki. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Każdy proces inwestycyjny pochłania nasze najcenniejsze aktywo, czyli czas. No i jeżeli się decydujemy na inwestowanie w jakieś aktywo, no to punktem wyjścia jest, tak jakby rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, jest proces nabywania wiedzy. Nie zaczynamy inwestowania od kupienia akcji. Okej, usłyszałem, ktoś tam, Szpakowicz powiedział w internecie, energy fuels, uran czy cokolwiek innego i ja od razu kupuję. Tak, nie powinno się inwestować, to jest recepta na bardzo zły efekt końcowy. Tak więc nabywanie wiedzy, budowanie strategii. Przy każdej inwestycji powinniśmy mieć strategię inwestycyjną. I to na jednymi z elementów budowania takiej strategii inwestycyjnej jest analiza, czym jest dane aktywo, jakie ma fundamenty, na jakim etapie cyklu jesteśmy, określenie stopnia ryzyka, czyli ile jesteśmy, jak ryzykowne jest to aktywo i jaką część naszego kapitału jesteśmy w stanie zamrozić w danym aktywie. Oczywiście inwestujemy tylko te pieniądze, znaczy ja jestem zwolennikiem nie inwestowania nigdy na kredyt, nie używania dźwigni, nie posiłkowania się lewarem. Wychodzę z założenia, po prostu mam wtedy spokojniejszy sen, tak samo na rynku nieruchomości, raczej no, na początku pierwsze dwie nieruchomości tam posiłkowałem się troszeczkę kredytem, ale później już no, wolałem tego nie robić, pomimo tego wiedziałem, że uzyskam lepsze zwroty. Staram się inwestować jedynie swój kapitał, który mam odłożony, który wiem, że nie jest mi niezbędny w danym, w najbliższym czasie do jakichś innych przedsięwzięć. Nie mam z tym kapitałem związanych jakichś planów. Dzięki temu, nawet gdy jakieś aktywo, które kupiłem, spada na wycenie, jeżeli jestem pewny co do jego fundamentów, mogę spokojnie w nim sobie siedzieć. Jeżeli kupiłem je po dogłębnej analizie i nic się nie zmieniło, wtedy jestem gotów zwiększyć ekspozycję na dane aktywo. Ważnym jest zidentyfikowanie horyzontu czasowego naszej inwestycji, czyli musimy sobie zdawać sprawę, że inwestujemy. Właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy inwestować na najbliższy rok, czy na najbliższe 2, czy 5, czy 10 lat, czy mamy jakieś założenia takie dłuższe, typu buffettowskie, jak to mawia Warren Buffett, najlepszym okresem czasem na zakup akcji, czy horyzontem czasowym jest wieczność. No nie w przypadku każdej spółki, nie w przypadku każdego aktywa oczywiście ma to zastosowanie, ale no, taki horyzont czasowy byłby najprzyjemniejszy, gdybyśmy mogli kupować jakieś aktywo, spółki, które wiemy, że będą nam towarzyszyć przez całe życie.
W przypadku surowców no nie jest to tak kolorowo. Owszem, mamy horyzont kilkuletni, ale surowce mają to do siebie, że są zmienne i dobrze jest wchodzić i wychodzić na jakimś tam etapie, który sobie założymy z góry i oczywiście reagujemy na to, co dzieje się na rynku, na wydarzenia rynkowe. Z tym, że to też jest proces nie zazwyczaj nie roczny, miesięczny, dwuletni, tylko dłuższy. Chociaż bywa, że rynek nas zaskakuje i to, co chcieliśmy uzyskać za 5-7 lat, dzieje się w rok czy dwa. No, owszem, już miałem takie doświadczenia, więc no, różnie to bywa. Musimy być świadomi, że rynki surowcowe są zmienne i musimy troszeczkę, pomimo tego, że nie jest to taka sytuacja, że codziennie zaglądamy na nasze konto brokerskie, ale musimy reagować na to, co się dzieje na szerokich rynkach. Wybranie podsektorów, które naszym zdaniem przyniosą najlepszy zwrot, czyli identyfikujemy te w przypadku surowców, te sektory surowcowe, które naszym zdaniem będą w najbliższym czasie dla naszej inwestycji będą przynosiły najlepsze zwroty. Później dopiero jest dobór i analiza spółek oraz ETF-ów, poprzez które byśmy chcieli uzyskać ekspozycję na dany właśnie sektor. Wyważenie proporcji poszczególnych akcji w ramach jednego surowca, bo tak jak wspominałem, tak samo jak w przypadku rynku krypto, tak samo w przypadku rynków surowcowych są spółki, które są, można porównać do jakichś Bitcoina, Ethera, bardzo solidne, z super podstawami, generujące cash flow, wypłacające dywidendę. One mają ograniczony potencjał wzrostu, ponieważ no, te market capy często są wielomiliardowe lub czasami nawet kilkudziesięciomiliardowe, więc taka spółka nie urośnie nam razy 20, ale jak schodzimy niżej, zwiększamy nasze ryzyko, im niżej, tym większe ryzyko, tym też potencjalnie większy wzrost, więc jeżeli budujemy nasz portfel surowcowy, no generalnie dobrą zasadą jest budowanie dla takiego nowego inwestora, budowanie go w 95% nawet w oparciu o spółki takich liderów rynku, bardzo solidne, które i tak są zmienne, bo spadki nawet na największych spółkach surowcowych rzędu 50% nie są anomalią. No to te mniejsze spółki to już w ogóle jest no, naprawdę duża jazda. Powinniśmy mieć też strategię wejścia i wyjścia z zajmowanych pozycji i cały czas nabywamy wiedzę, więc no okej, proces rozpoczęcia, jeżeli dzisiaj zacznę inwestować w surowce, to nie jest to, jeżeli ja mówię, że dzisiaj jest najlepszy moment, żeby zacząć inwestować w surowce, tak, bardzo, najlepszy był 2 lata temu, następny najlepszy jest dzisiaj, okej, tak bardzo szczerze w to wierzę, aczkolwiek uważam, że proces inwestycyjny jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż po prostu kupienie akcji. No i dokładnie oglądamy koszyk, zanim włożymy do niego jajka, też tutaj parafrazując Warrena Buffetta, który mówi o tym, żeby czy to nie wkładać nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, czy jeżeli już włożymy nawet te jaja do jednego koszyka, to bardzo zobacznie je obserwujemy, to ja bym powiedział jeszcze, że dokładnie oglądamy koszyk, zanim włożymy do niego jakiekolwiek jajka. A propos roli surowców w naszym życiu codziennym, tylko takie małe zasygnalizowanie z sytuacji. If you can't grow it, you have to mine it. Musimy sobie zdawać sprawę, że wszystko, co jest materialne, co nas otacza, jeżeli nie zostało wyhodowane lub uprawiane, co też jest surowcem, tylko że rolnym, musi być wykopane i przetworzone. No i taki jeden slajd, żeby tak jakby no, o wszystkich, o szerokiej roli surowców, jaka pełnią w naszym życiu, no, przekonujemy się teraz na przykład na przykładzie węgla czy braków energetycznych. Zobaczymy, co będzie się działo zimą. Taki slajd uzmysławiający to jak ważne są surowce i no jak rynki są niedoinwestowane, to już inna sprawa. Skala konsumpcji surowców przy przejściu na samochody elektryczne. To jest angielskie badanie uniwersyteckie, które wskazuje, że jeżeli mamy przejście wyłącznie na samochody elektryczne i dostosowanie infrastruktury do 2035 roku, to co już zostało uchwalone w Wielkiej Brytanii, w samej Wielkiej Brytanii nie uwzględniamy transportu ciężkiego, czyli tylko samochody osobowe,
W takiej sytuacji konsumpcja surowców, żeby dostosować sieć energetyczną plus po prostu zbudować te wszystkie samochody, potrzebowalibyśmy 110% rocznej światowej produkcji metali ziem rzadkich, 70% rocznej światowej produkcji litu, 60% niklu i 50% miedzi, z tym, że cała ta światowa produkcja, która aktualnie jest produkowana, jest totalnie zużywana każdego roku na wszystkie inne elementy, więc to pokazuje, no tak naprawdę to jest nierealne, te założenia 2035 roku, jeżeli samochodów ma być mniej więcej tyle, ile jest teraz, no to jest totalnie nierealne założenie, ponieważ no nie ma tylu surowców na świecie, żeby cały świat przeszedł, cały świat, przynajmniej nawet świat zachodni, a nawet w tym przypadku Wielka Brytania, to musiałby być taki ogólnoświatowy wysiłek całego świata, żebyśmy przeszli na same samochody elektryczne w Wielkiej Brytanii. No popyt, podaż surowców nie jest elastyczna. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że żaden z głównych surowców nie został, jego produkcja nie została podwojona na przestrzeni dekady. Czyli nawet jeżeli założymy takie tak hipotetycznie, że potrzebujemy bardzo dużo niklu, czy miedzi, miedź to bardzo ciekawy przykład, ale okej, miedź, która jest potrzebna do elektryfikacji całego świata, napływa do sektora miedziowego po prostu biliony dolarów. Może w takiej sytuacji byśmy podwoili produkcję w 10 lat, ale myślę, że bardzo jest to wątpliwe. No, nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Czyli nawet jeżeli ceny miedzi wzrosną kilkukrotnie, podwojenie produkcji w ciągu dekady globalnej, rocznej nie jest możliwe. No, przynajmniej do tej pory w historii nie było możliwe. No, abstrahując od tego, co działoby się z wyceną spółek z tego sektora, gdyby taki kapitał zaczął napływać, to byłoby no, totalne rodeo. Dobra, lecimy dalej. Surowce w otoczeniu rosnącej inflacji. I tutaj mamy taki ciekawy wykres z Bloomberga. To jest badanie Bloomberga, które pokazuje na przestrzeni roku od 92 do 2016, jak zachowywały się poszczególne klasy aktywów w otoczeniu rosnącej inflacji. No jak widzimy, S&P 500 się broniło, złoto dawało lepszy zwrot, jeszcze lepsze ogólnie precious metals, czyli metale szlachetne, sektor surowców rolnych, metale industrialne, szeroki sektor surowcowy, koper, czyli miedź bardzo ładnie sobie radzi w otoczeniu rosnącej inflacji. No i nie ma zaskoczenia, to samo było w latach 70., czyli cała dekada lat 70., gdy mieliśmy w Stanach Zjednoczonych wysoką i rosnącą inflację. No sektor złoto sobie radziło, surowce sobie radziły najlepiej generalnie, ale najlepiej z surowców radziła sobie branża energetyczna, czy to właśnie w tym badaniu między 92 a 16 rokiem, czy to w całych latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Surowce i energetyka historycznie i teraz są teraz bardzo, myślę, ciekawe i otwierające oczy wykresy. I tutaj widzimy cykle surowcowe na przestrzeni ostatnich już ponad 50 lat. Jak widzimy, te cykle mają mniej więcej 16 lat, oczywiście to nie będzie to wycyrklowane, ale tak to mniej więcej do tej pory wyglądało. I tutaj akurat moje zdjęcie zasłania to, gdzie jesteśmy teraz. I w 2020-2021 byliśmy najniżej w historii. Teraz mamy delikatne odbicie, aczkolwiek do nawet do średniej, którą widzimy tutaj na poziomie 4,05, no po prostu mamy jeszcze bardzo daleko. Cykle mają to do siebie, że muszą raczej przestrzelić w górę, więc do jakiegokolwiek szczytu mamy jeszcze dużo, dużo dalej, z tym, że owszem, na przestrzeni ostatnich miesięcy mieliśmy ładny rajd na generalnie, nie na wszystkich surowcach, ale na sporej części, na sektorze energetycznym, teraz mamy korektę z kolei taką dosyć solidną na szeregu surowców, ale jak widzimy, do średniej mamy bardzo, bardzo daleko, a żeby doszło do pokrycia niedoinwestowania, które mieliśmy na przestrzeni ostatniej dekady, skrajnego niedoinwestowania i po macoszemu traktowania wielu sektorów surowcowych ze względów
no powiedzmy tej zielonej agendy też. Lekiem na niskie ceny są niskie ceny i te wysokie ceny muszą się pojawić, jeżeli będziemy chcieli pokryć zapotrzebowanie na szereg surowców, które aktualnie rośnie, a mamy braki podażowe. I tutaj mamy cykle surowcowe od 1920 roku, to jest bardzo fajny wykres, to jest z Goldman Sachsa, przez Rosenzweiga troszeczkę tam rozszerzony. I tutaj też widzimy, że ta cykliczność panuje od początku XX wieku, czyli mamy tutaj 120 lat i też no, troszeczkę nie były takie idealne te cykle, ale tą cykliczność bardzo, bardzo fajnie widzimy, porównanie commodities price versus Dow Jones w tym przypadku, czyli porównanie cen surowców do jednostki giełdy amerykańskiej. I też jak tutaj widzimy, mamy wybicie, owszem, względem tego, co było w 2020 roku, ale rok 2020-2025 to były najniższe poziomy wycen surowców, jakie mieliśmy w historii. Więc okej, wtedy był lepszy moment, żeby zacząć inwestować w niektóre surowce, szczególnie w węgiel czy uran, to były po prostu kosmicznie fajne wyceny, ale w szereg innych też. No może nie poza metalami szlachetnymi. A teraz jesteśmy po wzrostach, tylko jeżeli wyzumautujemy te wzrosty, no nie wyglądają zbyt imponująco, jeżeli weźmiemy tak jak szerszą perspektywę i widzimy, że do wybicia kolejnego, szczytu kolejnego cyklu surowcowego, no jeszcze troszeczkę nam brakuje. I tutaj właśnie mamy to wybicie, a tutaj mamy sektor energetyczny jako procent w S&P 500, stan na 1 lipca 2022 roku. Mieliśmy dosyć duże wyceny spółek związanych z wydobyciem ropy i te spółki właśnie między innymi w dużej mierze wywindowały ten tutaj wystrzał. Aktualnie jesteśmy na korekcie, więc te wyceny już są troszeczkę niższe. Będzie tutaj pewnie gdzieś w granicach 4 albo 3, poniżej 4 pewnie. Czyli widzimy sektor energetyczny jako procent S&P 500, do średniej troszeczkę nam brakuje, troszeczkę, jeszcze dużo nam brakuje, aczkolwiek rzeczywiście w sektorze energetycznym to było spotęgowane wiadomą sytuacją geopolityczną, doszło do wystrzału szczególnie spółek związanych z wydobyciem ropy. Energia versus S&P 500, właśnie to co było na poprzednim slajdzie, tylko teraz tak jakby w szerszej perspektywie, to jest tylko, że tutaj wykres jest do 2020 roku, też najniższe poziomy w historii obserwowaliśmy w 2020 roku i owszem, wybiliśmy już troszeczkę, ale do takiego szczytu, jeżeli chodzi o wyceny aktywów energetycznych, no jeszcze troszeczkę nam brakuje, jak widzimy na tym slajdzie. AUM, czyli Assets Under Management, takie powiedzenie, no to są po prostu kapitał, który jest zarządzany przez różnego rodzaju fundusze i na świecie jest 250 bilionów dolarów, naszych polskich bilionów, czyli amerykańskich trylionów dolarów. Jeśli tylko 1% tego kapitału skieruje się w kierunku sektorów surowcowych, będzie to 2,5 biliona dolarów. Tymczasem na 8 marca 2022 roku assets, czyli z tego kapitału 250 bilionów dolarów, tylko 225 miliardów było zainwestowane w sektory surowcowe. To pokazuje nam, jeżeli pieniądze instytucjonalne skierują się tak mocniej w kierunku sektorów surowcowych, jak wiele kapitału może napłynąć do tych spółek i jak to może wpłynąć na wyceny całego sektora. Ten napływ jest po prostu moim zdaniem nieunikniony, jeżeli chcemy, żeby było ciepło w naszych domach, jeżeli chcemy mieć napędzać, czym napędzać nasze samochody, jeżeli mamy mieć z czego produkować iPhony, komputery i samochody i tak dalej, i tak dalej. Cykl uranowy, tutaj pokażę to jako przykład, nie ukrywam, tak jakby z uranem wiąże największe nadzieje na najbliższe, myślę, 3-4 lata, to
cykle uranowe są troszeczkę bardziej, do tej pory przynajmniej były dwa cykle, które były dosyć takie szybkie względem w porównaniu z innymi surowcami, więc tutaj może się wydarzyć coś szybciej, ale być może to też się przeciągnie na więcej lat. Teraz jak spojrzymy właśnie na wycenę, na cenę samego surowca, czyli U308, cena rudy uranu, mamy na poziomie, znaczy no rudy już tego wyekstrakt, to wyciągniętego z rudy uranu U308, czyli tej pierwszej postaci uranu, zanim on musi być jeszcze przejść jeszcze przez trzy fazy, zanim zostanie paliwem atomowym, zajmie to jeszcze kolejne 1,5 do 2 lat. Aktualnie cena tego, co nas interesuje, bo tak jakby tego, co mnie interesuje z punktu widzenia inwestycji w spółki, które wydobywają uran właśnie, widzimy, że jesteśmy po sporych wzrostach. Mieliśmy tutaj poprzednią hossę, czyli rok 2003-2007. Widzimy not hockey stick w klasycznym wydaniu. Później odreagowanie. Cena znowu wracała do takich poziomów, który był zachęcający dla producentów do produkcji nowego uranu. No i mamy Fukushimę w 2011, więc spadki i 10 lat bessy na rynku uranowym. Aktualnie ta cena wahała się między 20 a 30, no i od 2020 roku, od 2021 jeszcze w sierpniu była na poziomie mniej więcej 30. No i my mieliśmy ten wyskok związany między innymi z wejściem na rynek Sprott Physical Uranium Trust. Powstał taki ETF, który skupował fizyczny, możemy, tak jak mieliśmy takie zapytania, takie żarty pod filmami, że jak inwestować w uran, najlepiej w fizyczny. Wbrew pozorom są trzy opcje nawet inwestycji w uran fizyczny, w ETF, który właśnie skupuje uran fizyczny, jest w 100% zabezpieczony ten ETF tym uranem. Z jednej strony to jest właśnie ETF Sprota, który przejął coś, co wcześniej było Uranium Participation Corp. Drugi taki ETF na fizyczny uran to jest Yellow Cake, który jest notowany w Londynie. No i jeszcze jest nowy ETF, powstał w Kazachstanie, ANU bodajże. No ale on jest skierowany głównie do odbiorców z rynków wschodnich, nazwijmy to. Tak więc jest opcja inwestowania w uran w postaci fizycznej, jest to tak jakby najbezpieczniejsza forma rozegrania, ale to już przy innej okazji. Teraz skupmy się właśnie na samej cenie, na akcji cenowej, czyli mamy tutaj dosyć drastyczny wzrost. Aktualnie cena dzisiaj sprawdzałem była właśnie na tym poziomie mniej więcej 48 z kawałeczkiem za funt uranu. Na szczycie poprzedniej hossy dobijaliśmy do $140. Tak więc owszem, mamy spore wzrosty na samym surowcu. Powiedzmy z tych $30 dobiliśmy do 60 dobijaliśmy, ale jesteśmy na poniżej 50, więc no, spory wzrost. Tutaj mamy cenę uranu historycznie z poprzednich dwóch cykli, uwzględniającą nominalną plus uwzględniającą inflację. No jak widzimy, tutaj mamy cykl do 79 roku, czyli do Three Mile Island. I cykl do kolejny, który miał miejsce między 2003 i 2007 roku. Jeżeli byśmy uwzględnili to, ile pieniędzy zostało wpompowanych do obiegu między rokiem 2007 a 2022, myślę, że żeby ta cena była porównywalna do poprzednich wycen, myślę, że wycena rzędu 200 może kilkudziesięciu dolarów byłaby porównywalna, ale to rzeczywiście na to się składa wiele czynników, jaką ceną zakończy się uranu aktualny cykl. Na pewno nie, jeżeli nie dojdzie do katastrofy nuklearnej w jakiejś elektrowni, nie skończy się na poziomie $48 czy tam 50 paru, ponieważ aby opłacało się nowym producentom, nawet tym producentom, którzy kiedyś produkowali, a którzy zawiesili produkcję, już nie wspomnę o nowych producentach potencjalnych uranu, którzy są niezbędni, żeby pokryć aktualne zapotrzebowanie na uran, nie wspomnę o tym, które będzie generowane przez reaktory, które się aktualnie budują, ta cena musi być powyżej 60, 70, 80, dla nowych projektów niektórych nawet taka cena zachęcająca, incentive price,
to jest na poziomie 90 czy 100 dolarów, ponieważ no, za niższą cenę nie będą rozpoczynały produkcji, ponieważ nie będzie im się opłacało budować kopalni przy cenie nawet 70 czy 80. To zależy oczywiście od projektów. Są różne projekty, które mogą wydobywać po różnych cenach uran. Zapotrzebowanie na uran no, drastycznie rośnie, jeżeli nic się nie takiego bardzo złego nie wydarzy, to będziemy potrzebowali tego uranu za 70 i za 80 i myślę, że za 100 dolarów za funt uranu. Potencjalne wzrosty, tak żeby pokazać, jak to przebiegało w poprzedniej hoście na rynku uranu. Cameco Corp, czyli wtedy to była zdecydowanie największa firma produkująca uran. Dzisiaj też to jest druga firma, bo teraz jest jeszcze Kazatomprom z Kazachstanu, ale on ma, no ze względów, to jest Kazatomprom, jest najlepszą firmą uranową, najlepszą ze względu na to, że najtaniej produkuje, ma najlepsze złoża i jest najlepiej wyceniany, z tym, że no jest to umiejscowione w Kazachstanie, a no kapitał lubi płynąć tam, gdzie czuje się bezpieczny, więc pomimo tego, że Kazatomprom jest największą i najtaniej wydobywającą firmą na świecie, z najlepszymi złożami, no Cameco jest uznawane za takiego blue chipa w świecie zachodnim. No i Cameco było największe w poprzedniej hoście. Wzrost, czyli taki powiedzmy odnosząc to do rynku krypto, zdecydowanie Bitcoin w 2004 czy 2005 roku i ona jest zdecydowanie największej kapitalizacji i mieliśmy tutaj wzrost 1200% na przestrzeni 4 lat. Było to zdecydowanie najbezpieczniejsze rozegranie w tamtej hoście. Oczywiście no, mało komu udało się wyłapać dołek i górkę idealnie, ale pewnie nikomu. Ale no jest tutaj pole do uzyskania jakichś tam fajnych zysków, a po drodze taka firma jak Cameco płaci jeszcze dywidendy, więc no, przy wysokich cenach uranu akcjonariusze też mogą się cieszyć zyskami firmy. No i tutaj tak jakby druga skrajność, czyli Paladin Energy, największa gwiazda poprzedniej hossy, wzrost o 100 000%, tak, dokładnie 1000x pomiędzy 2003 rokiem, gdzie cena tak spadła tak naprawdę poniżej 1 centa, wzrosła do prawie 10 dolarów. No, horrendalny wzrost, tylko to musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że Paladin startowało wtedy z poziomu, kapitalizacja była na poziomie 1-2 milionów dolarów i była to tylko obietnica firmy. W czasie poprzedniej hossy Paladin uruchomił swoją kopalnię. To jest Paladin Energy, jest spółką australijską, ale ma swoje projekty w Australii, ale miał swój projekt w Namibii, Langer Heinrich, to jest kopalnia, która została uruchomiona. No i rynki surowcowe mają to do siebie, że jeżeli w trakcie hossy na dany surowiec jakaś firma z dewelopera, czyli firmy, która dopiero buduje kopalnię, staje się producentem i wydobywcą, zazwyczaj takie firmy rosną najbardziej. No i Paladin Energy w zeszłej hossie no, zrobiło horrendalne po prostu wzrosty. Warto więc, myślę, szukać takich samych odpowiedników. Oczywiście nie pakować w nich 100% naszej ekspozycji, ale no, na rynku surowcowym są takie perełki, gdzie firma ma potencjał do uruchomienia produkcji w danym cyklu. No, myślę, że wzrosty rzędu tych wymiarów no, są raczej mało realne, ponieważ już jesteśmy na innym etapie, ale są możliwości zrobienia wielu X na hoście na określonym surowcu, jeżeli firma z dewelopera lub eksplorera stanie się na przestrzeni hossy, stanie się producentem i wtedy takie firmy są no, ekstremalnie premiowane przez rynek. Okej. Zmienność na rynku surowców, to o czym mówiłem. Firma Energy Fuels, firma, której analizę zrobiłem ostatnio na Instytucie Kryptografii. No,
Mamy tutaj ostatni rok hossy, więc no bardzo, bardzo duża zmienność, bardzo duża szybka akcja cenowa, ale to pokazuje, i mieliśmy w niecały rok, zrobiliśmy 50x na Energy Fuels w poprzedniej hossie w 2006 roku. Jak widzimy, z tym, że łączyło się to z korektą rzędu 42% spadkiem, kolejny spadek 40%, kolejny 32%, kolejny 42% i kolejny 51%. Czy jesteśmy w stanie znieść taką zmienność? No, nie jest to łatwe, dlatego myślę, że uśrednianie ceny przy sprzedaży też jest rozsądną, bardzo rozsądną taktyką, czy to na rynku krypto, czy to na rynku surowcowym. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że korekty na rynku surowcowym są częste, duże. Poza tym rynki surowcowe są podatne bardzo na koniunkturę gospodarczą. No i jeżeli będziemy mieli kryzys czy depresję, to można to potraktować jako genialną okazję do zajęcia pozycji w bardzo fajnych spółkach, które będą po dużych przecenach. Kryzys gospodarczy, a inwestycje surowcowe, właśnie to, o czym troszeczkę już mówiłem. Wysokie prawdopodobieństwo globalnej recesji bez na rynkach aktualnie mamy. Stany Zjednoczone oficjalnie są już w technicznej recesji, ponieważ dwa kwartały miały z ujemnym PKB, więc tam politycy troszeczkę zaklinają rzeczywistość, ale tak jakby klasycznie mierzona recesja już w Stanach ma miejsce, więc no jest niebezpieczeństwo duże, że zapotrzebowanie na część surowców może spaść, jeżeli pogorszy się sentyment na rynku i zmieni się koniunktura gospodarcza, zapotrzebowanie na szereg surowców spada wtedy. Nie mamy pewności, dlatego pozycjonują się na opcję z kryzysem, jak i opcję zmiany polityki Fed, czyli z jednej strony mam dużą pozycję gotówkową we franku szwajcarskim i w dolarze amerykańskim, ponieważ no zdaję sobie z tego sprawę, że możemy mieć bardzo duże spadki i potraktuję to jako okazję zakupową. Z drugiej strony no te pozycje, które już mam zajęte, szczególnie na rynku uranu, czy to na rynku węgla, uważam, że nawet jeżeli spadną na jakiś czas, to się bardzo ładnie odbiją w swoim czasie, a w międzyczasie będę mógł po prostu sobie dokupić dodatkowe pakiety akcji do swojego portfela. Tak więc biorę pod uwagę opcję kryzysu i taki spadek rzędu nawet 12-18 miesięcy no jest możliwe. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Więc jeżeli budujemy nasz portfel teraz, myślę, że takie właśnie uśrednianie ceny, zajęcie jakiejś tam początkowej pozycji z jednej strony, dobranie odpowiedniego pakietu akcji, który nas interesuje, odpowiedniego sektora i tak dalej, z drugiej strony zatrzymanie tak zwanego dry powder, jak mówią Amerykanie, czyli tego suchego prochu, czyli gotówki w obwodzie na wypadek, gdyby pojawiły się okazje na rynkach inwestycyjnych. Sektor surowcowy bardzo podatny na koniunkturę, to o czym mówiłem. Sektor energetyczny mniej podatny na spadki. Uran, węgiel, myślę, że nawet jeżeli będziemy mieli kryzys gospodarczy generalnie na świecie w najbliższych kwartałach, no te dwa aktywa mogą nie odczuć tego, jeżeli chodzi o wyceny samych aktyw i spółek je wydobywających. Jeżeli dojdzie właśnie do tego spadku, będzie olbrzymia szansa na nabycie tych spółek dobrych jakościowo spółek po niskich cenach. Trzeba mieć gotowy plan właśnie na taką opcję, czyli musimy wiedzieć, co chcemy kupić, w jakich okolicznościach chcemy to kupić, czy za ile, no musimy reagować na to, co daje nam rynek, więc jeżeli już dojdzie do takich spadków, my musimy już wtedy, zanim do nich dojdzie, musimy być przygotowani na taką sytuację i mieć swój plan, który będziemy chcieli wdrożyć w życie.
Podsumowanie. Nadchodząca dekada, surowce i energetyka, tak jak pokazałem na wykresach pokazujących cykle udziału surowców i energetyki w jednostce giełdzie, porównujące do giełdy amerykańskiej. Myślę, że to jest najbardziej przekonujący argument. Deglobalizacja i zmiany struktury gospodarczej, inna alokacja inwestycji. No jeżeli będziemy mieli taką dalszą erę deglobalizacji, czy to ze strony właśnie Rosji, czy Chin, czy krajów, które są z nimi powiązane, no wtedy szereg produkcji surowcowej będzie musiało się przenieść do krajów zachodnich. No to będzie musiało się związać z bardzo dużym napływem kapitału, ponieważ no te sektory surowcowe były bardzo po macoszemu traktowane przez ostatnią dekadę w krajach zachodnich. Gotowość na kryzys i ewentualne spadki, tak żeby, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli chcemy inwestować, żebyśmy już mieli gotowy plan i gotowe narzędzia do tego, żebyśmy już mogli zareagować. I pokoleniowa szansa na rynku uranu w najbliższych latach, myślę, że to jest coś, co zasygnalizowałem, a coś, o czym jestem bardzo, bardzo głęboko przekonany. Okej, to tyle, jeśli chodzi o moją prezentację dzisiaj. Teraz przejdziemy do pytań. Włączymy czat. Jeśli macie jakieś pytania, prosiłbym, żebyście pisali. Nie wiem, w którą stronę to się odbija. Więc jeżeli macie pytania, Q&A only chat. O tak, questions from Patrick. Co się dzieje? Dobra, tutaj widzę, mamy jakieś pytania, tylko nie wiem w jakiej kolejności, w tej czy w tej to się pojawia. Co sądzisz o ETF typu URA czy URNM? Jak najbardziej, jeżeli ktoś nie chce bardzo dużo czasu spędzać na analizie spółek i wnikać w poszczególne akcje. Jeżeli ktoś chce zająć tak jakby szeroką pozycję na cały rynek, no to właśnie URA i URNM, myślę, że URNM jest dużo lepszy ze względu na to, że to jest czysta ekspozycja na rynek uranu. 100% aktywów posiadanych przez ETF URNM to są spółki uranowe, wydobywcy, ewentualnie posiadacz właśnie Sprott Physical Fund i Yellowcake. W przypadku ETF-u URA, on co prawda miał największą kapitalizację, dalej ma największą kapitalizację, ale tam do dziś to jest tylko 70% ekspozycji na rynek uranu, 30% są to inne spółki. Był taki okres, że największą spółką trzymaną przez ETF URA był Samsung albo Hyundai, już nie pamiętam, ale no generalnie spółki niezwiązane z rynkiem uranu. Teraz URA są takie pogłoski, że będzie się rebalansował, tak żeby być w 100% ETF-em uranowym. To też będzie się związało pewnie z presją popytową i z wzrostem wycen niektórych spółek, ponieważ jeżeli URA sprzeda swoje spółki z innych sektorów i wszystko to zainwestuje w spółki uranowe. Generalnie na chwilę obecną moim zdaniem najlepsze URNM. URNM, który był do niedawna nazywał się North Shore Global Uranium Trust, Global Uranium ETF, został przejęty przez Sprota i teraz ma nazwę ze Sprotem, więc Sprot, tak jakby konsorcjum Sprota, po prostu pochłania kolejne elementy rynku uranu i to też przydaje jeszcze temu ETF-owi prestiżu i tak jakby daje ekspozycję szeregu instytucjonalnych inwestorów, którzy są związani z Sprotem od wielu, wielu lat, na właśnie umożliwia im to łatwiejszą ekspozycję i prestiż tego ETF-u też rośnie w takich okolicznościach. Gdzie bezpiecznie nabyć, bo kupujesz akcje? Ja mam, korzystam z 4 brokerów, to już taka troszeczkę paranoja. Generalnie korzystam z Exante, chyba w największym stopniu. Mam też DIFA, mam Interactive Brokers, mam XTB, no i różne służą mi do różnych rzeczy. No w XTB nabędziemy tylko, jeżeli chodzi na przykład o rynek uranu, no mamy tylko ekspozycję na największe spółki amerykańskie. Nie mamy ani rynku australijskiego, ani kanadyjskiego, ani mniejszych spółek amerykańskich. Czy nie mamy też ekspozycji na ETF-y? Mamy to w przypadku Exante. No DIF ma to do siebie, że niestety ma ekstremalnie drogie opłaty transakcyjne, $20 za każdą transakcję, więc
No, ja tam mam kupione 3 ETF-y i po prostu sobie tam leżą, nie? Na tym DIF-ie, tak jakby nawet nic z tym nie robił, już chyba z 1,5 czy 2 lata nie zrobiłem tam żadnej transakcji, więc no, nie jest to do kupowania i sprzedawania, tak jak ale na XTB tam gdzieś. XTB o tyle jest fajny, że łatwo można wysłać złotówki, nawet je zabrać, odebrać je z konta bezkosztowo. Nie ma minimalnej wpłaty. No tylko, że mówię, bardzo ograniczona ilość instrumentów, ale ja tam na przykład Energy Fuels tam kupowałem chyba ze 30 razy, sobie różne tam zlecenia ustawiałem. No i minimalna kwota jednego zakupu to jest 500 zł, ale nie ma właśnie tej wpłaty. W przypadku ex-ante trzeba wpłacić 10 tysięcy euro i równowartość 10 tysięcy euro w jakiejkolwiek walucie i wtedy możemy korzystać sobie z ex-ante. No tam jest fajnie, bo tam mamy cały świat, wszystkie możliwe instrumenty. Sam tam dodałem z 10 spółek do ex-ante. Nikt przede mną tam nie kupował przy pomocy tego brokera tych spółek, więc no i bardzo fajnie to też funkcjonuje. Interactive Brokers też praktycznie wszystkie instrumenty, tylko tam jest, no, przy założeniu jest troszeczkę trudniej. Nie ma obsługi w języku polskim. Na ex-ante jest ten plus, że mamy obsługę naszego opiekuna w języku polskim, który rzeczywiście odbiera telefon albo odzwania, więc to jest po prostu, no, bardzo duża wartość, szczególnie jeżeli zaczynamy naszą przygodę inwestycyjną. No, generalnie tych czterech brokerów, oczywiście dobrzy brokerzy z tego co wiem, to jest DEGIRO, Saxo Bank, tylko tam opłaty są troszeczkę większe. No to długa historia, generalnie będzie jeszcze o tym mowa na pewno. Co sądzisz o spółkach Cameco, Kazatomprom, czy one nie mają większego potencjału do wzrostu z racji większego wydobycia niż Energy Fuels? No nie mają większego potencjału do wzrostu, ponieważ mają 10 razy większy market cap, więc no nie sądzę, żeby, znaczy chyba, że coś nie tak pójdzie w przypadku Energy Fuels, ale Cameco jest bardzo solidną, bardzo dobrą firmą, tak samo Kazatomprom, to są firmy, Kazatomprom chyba 10% dywidendy nawet zapłacił w tym roku, więc no to są firmy, które zarabiają pieniądze, wszystkie pozostałe firmy to są, no Energy Fuels ma te Mesa Mill, czyli oni tam mają na przetwarzaniu niż na wydobyciu, w ogóle nic nie wydobywają, czyli największa spółka wydobywająca uran w Stanach Zjednoczonych aktualnie od kilku lat nie wydobywa ani jednego kilograma, funta, czy jakbyśmy tego nie nazwali, po prostu uranu, po prostu przy obecnych cenach cały czas nie opłaca im się wydobycie, po prostu jeżeli by zaczęli wydobycie, to by kosztowało ich to 60 czy tam ile dolarów za funt, a dostawaliby za to 40 kilka, więc no cały czas musi ta cena wzrosnąć uranu, żeby im się opłacało to produkować, więc Cameco i Kazatomprom, owszem, bardzo najsolidniejsze spółki, najbezpieczniejsze rozegrania, tylko potencjał do wzrostu mają mniejszy, bo ich kapitalizacja jest 10 razy, przynajmniej w przypadku Cameco jest 10 razy większa niż Energy Fuels. Jakie rekomendacje ETF na metale ziem rzadkich? Nie ma czegoś takiego chyba, jak przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, są po prostu pojedyncze spółki, poza tym wydobycie metali ziem rzadkich to jest głównie Chiny, Myanmar, czyli była Birma, no troszeczkę właśnie w ostatnich latach to się zmienia, już teraz tak jakby, no jest Lynas Corp i generalnie są dwie spółki tak jakby w świecie zachodnim, takie, które duże, które są rzeczywiście coś robią, to jest Energy Fuels i Lynas Corp. I jeżeli w świecie zachodnim chcemy inwestować w metale ziem rzadkich, to poprzez te dwie spółki raczej na chwilę obecną, chociaż będą na pewno jakieś takie, są też małe spółki, które są tak jakby obietnicą przyszłości, one mają olbrzymi potencjał do wzrostu, ale też mają olbrzymi potencjał do tego, żeby się wyzerować albo spaść o 90%, więc tak to działa, tak samo jak w krypto. Co tu jeszcze? Jakie mamy pytania? W jaki sposób można najłatwiej zainwestować w uran? Najłatwiej zainwestować w uran właśnie czy to poprzez ETF na szeroki rynek, czy to poprzez ETF na sam uran fizyczny. Poprosiłem XTB ostatnio o dodanie Yellow Cake, bo nie było na giełdzie w Londynie, bo poprzez XTB na pewno nie będziemy mogli kupić ETF-u Sprota, ponieważ XTB poprzez XTB nie możemy ETF-ów amerykańskich kupować. Być może Yellow Cake będzie można kupić, czyli ten fizyczny uran. Czy spadek inflacji zagrozi hossie na surowcach? Hossa na surowcach, na przykład na uranie, to wiadomo, każdy surowiec troszeczkę inaczej, wynika głównie z podaży i popytu.
więc spadek inflacji to jest tak jakby troszeczkę, znaczy spadek inflacji może się przełożyć na poluzowanie polityki Fedu i innych banków centralnych, to wtedy tak jakby napływ kapitału przyczyni się raczej do wzrostów. Oczywiście nie od razu, bo to najpierw jest zacieśnianie, później jeżeli spadnie inflacja, no to oni poluzują, bo będzie pewnie recesja, poluzują, żeby pobudzić gospodarkę, a poluzowanie wiąże się z napływem nowych pieniędzy, no i nowe pieniądze raczej już napływ kolejnych transz, myślę, że przyczyni się do wzrostu na surowcach. No, zobaczymy, jak to będzie. Skąd czerpać pewną wiedzę na temat surowców? Może polecić jakieś tytuły książek dla początkujących? No, to nie jest wiedza książkowa, to raczej jest internet. No, ja generalnie są bardzo jakieś takie bardziej mniej zaawansowane raporty. Ja korzystam z newsletterów takich płatnych teraz już, mam, no wydaję tam jakieś tam kilka tysięcy dolarów rocznie na takie najlepsze rzeczy, zestawienia spółek, najlepszych takich insiderów mam, no poświęcam na to wiele lat, wiele godzin, ale już od kilku lat po prostu chłonąłem wszystko, co było w internecie, oczywiście 99,9% to jest język angielski i to jest no po prostu, no ja przez te kilka lat to często po kilkanaście godzin dziennie czytałem i słuchałem różnego rodzaju podcastów, więc no jest tego troszeczkę w internecie, teraz można coś z tym robić, no nie ukrywam, że my też tutaj w instytucie będziemy jakiś tam kurs na ten temat robić, będę starał się to, co zebrałem na przestrzeni ostatnich lat, plus to, co mam, wiedzę, do której mam dostęp poprzez te moje płatne różne newslettery, będę starał się tak jakby to tutaj wrzucić w tym naszym ewentualnym kursie w ramach Instytutu Kryptografii. Czy mógłbyś podać przykłady spółek zajmujących się rynkiem miedzi? Na rynek miedzi jest ETF, taki solidny, to jest COPEX, tak jak Copper i X, jak X-Meni, więc jest ETF na rynek, na szeroki rynek wydobywców miedzi. Duże spółki wydobywające miedź, KGHM, ale polskie spółki nie inwestuje. No mam takie bardziej spekulacyjne spółki, ale no dobrą spółką z olbrzymim potencjałem jest bez wątpienia Ivanhoe Mines, tylko że spółka ta jest umiejscowiona, ma super depozyt, tylko że jest umiejscowiona w Afryce i tam akurat w tych krajach, chyba w Kongo z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien. No i no, potencjał do wzrostu tam jest olbrzymi, jeżeli politycznie wszystko będzie ok, no tam ta spółka powinna bardzo fajnie performować w najbliższej dekadzie. No są spółki w Ameryce, dużo bardzo, jeżeli chodzi o miedź, no to z miedzią, no miedzi bardzo jestem optymistycznie nastawiony do cen miedzi w najbliższej dekadzie, po prostu wydobycie miedzi musi wzrosnąć, muszą powstać nowe złoża, ponieważ no szereg depozytów, które są eksplorowane już nawet od 70, 50 czy nawet 120 lat już są na mniejszym, większym wyczerpaniu, od kilkudziesięciu lat nie powstała naprawdę chyba jedna przez 40 lat jakaś duża kopalnia miedzi powstała, taka naprawdę znacząca, jeżeli chodzi o świat, więc no rynek miedzi myślę, że w najbliższej dekadzie będzie musiał się bardzo rozwinąć. Co by tutaj jeszcze? Jak ocenić celową ekspansję w ramach rynków? Jeżeli chodzi o wodór, no nie jestem jeżeli ktoś mocno wierzy w wodór, w technologie wodorowe, to myślę, że dobrą ekspozycją na ten rynek, przynajmniej przy obecnej technologii, jest platyna, ponieważ ceny platyny aktualnie są bardzo niskie. Historycznie względem złota platyna nigdy nie była tak tania. Wiąże się to z tym, że 30% mniej więcej platyny jest wykorzystywanych w silnikach dieslowskich do katalizatorów. Tymczasem odchodzimy od diesli,
Tymczasem w silnikach wodorowych, które są popularne właśnie głównie jeżeli chodzi o Toyotę, to takie silniki wodorowe wykorzystują kilka razy więcej platyny niż silniki dieslowskie, więc jeżeli ta technologia bardzo mocno się rozwinie, no dojdzie do dużego wzrostu zapotrzebowania na platynę. I jeżeli ktoś bardzo mocno wierzy w technologię wodorową, no to rozegranie jej poprzez platynę czy spółki wydobywające platynę, no może być bardzo fajną opcją. No kwestia tego, czy ta technologia, czy będzie rzeczywiście święcić swoje triumfy w najbliższych latach. Okej. Spółek zajmujących się miedzi to podałem. Możesz powtórzyć nazwę spółki miedziowej z Kongo. To jest Ivanhoe Mines. No, tylko ostrożnie. Nie wiem, czy ona jest z Kongo, to jest spółka ze środkowej Afryki bodajże. Zaraz. Były wcząski w Afryce. W Afryce Południowej. Komo Afryka. Demokratyczna Republika Kongo. Miałem rację. No. Spokojnie. Jest to taka jurysdykcja trudna. Poza tym miedź nie na darmo ma. Nazywa się na rynkach finansowych Dr. Copper, ponieważ miedź jest bardzo takim jest probierzem tego, co dzieje się w gospodarce światowej, więc jeżeli będziemy mieli spadek koniunktury na rynkach światowych, miedź obrywa bardzo mocno i jak jest wzrost, to zapotrzebowanie na miedź bardzo rośnie, więc z miedzią bardzo ostrożnie, ale myślę, że przyjdzie czas na to, żeby uzyskać fajną ekspozycję. Myślę, że COPEX jest ETF na miedź, jest dużo bezpieczniejszym, takim bardziej konserwatywnym, ale na pewno spokojniejszym rozegraniem tego ewentualnej hossy na miedzi na przeciągu najbliższej dekady, tylko tak jak mówię, Dr. Copper, jak będziemy mieli depresję, recesję, wtedy wyceny miedzi mogą spaść dosyć mocno. Jakie shitcoiny byś polecił uranowe? 1000X to nie upolujemy już w tej hoście, bo wyceny nawet shitcoinów są market capy shitcoinów są na poziomie kilkudziesięciu milionów dolarów. Spokojnie myślę, że też będę pokazywał, no tylko, że to są spółki, które no aktualnie na rynku uranowym mamy mniej więcej 75 spółek, gdy ja zaczynałem było 50, dwa lata temu ponad, w szczycie poprzedniej hossy mieliśmy 600 spółek uranowych, tak zwanych uranowych, nawet z tych obecnych 75, no niektóre liczą na to, że zostaną przejęte przez inne, że dojdzie do jakiegoś połączenia, no niewiele z nich uruchomi produkcję, więc myślę, że kilkanaście aktualnie spółek uranowych produkuje, wydobywa uran. Kolejnych kilkanaście ma potencjał na uruchomienie produkcji w najbliższych powiedzmy 4-5 latach, a niektóre będą tylko obietnicą i tak taką obietnicą były w poprzedniej hoście, wiele spółek było i tak taką obietnicą zostaną te, które są teraz obietnicą, więc spokojnie, co nie zmienia faktu, że jak będzie szał, dogecoiny będą rosły, to takie spółki mogą rzeczywiście wzrosnąć bardzo mocno, tylko że wiadomo, sentyment na rynku w krótkim okresie robi swoje. Czy jeżeli będzie spadek mocny na S&P, to ceny surowców też mocno spadną? Tak, myślę, że tak. Nie wszystkich może, ale w większości, jak będą spadki, jak są spadki na S&P, to surowce są bardzo wolatylne, bardzo zmienne, bardzo, bardzo tak jakby agresywnie reagują, więc polecą czy to ceny samych surowców, czy tym bardziej wydobywców. Zależy, no oczywiście cena węgla, jak będzie sytuacja popytowa, taka jak jest, no to może nie spaść, ale cena uranu to tak jakby, no mówię, tak jak ten rynek uranu, to jest taki maciubki rynek, że jeżeli tam tak jakby jakieś fundamentalne rzeczy się zadzieją, to nawet w przypadku spadków na S&P 500 myślę, że
jeżeli akurat będziemy mieli. A no, fundamenty są, powiem szczerze, na rynku uranowym, jak ja zaczynałem te 2-3 lata temu, to tyle dobrego, ile się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 2 lat, czy na przestrzeni ostatniego roku, to po prostu są niewyobrażalne rzeczy. Ja po prostu zaczynałem inwestować w uran tylko na bazie sytuacji podażowo-popytowej i to bazowało tylko praktycznie na rynkach, na krajach rozwijających się. Było 54-51 reaktorów w trakcie budowy, z czego tam 40 parę to było kraje rozwijające się, Chiny, Indie, Emiraty Arabskie, Rosja, generalnie wschód, Bangladesz buduje reaktory atomowe i tak dalej, zachód miał cały czas tylko odchodzić, to było takie założenie i zamykać kolejne elektrownie. Na przestrzeni ostatnich 2 lat po prostu no, zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o podejście do uranu w krajach zachodnich. No, między innymi powiem, wspomnę o tym, że taksonomia Unii Europejskiej, czyli to coś, co zostało uchwalone przez parlament na początku, koniec zeszłego roku, początek tego, zostało ostatecznie, się uprawomocniło z miesiąc temu, czyli a wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku, czyli od 1 stycznia 2023 roku uran będzie traktowany jako zielona energia w Unii Europejskiej. No to może naprawdę przyczynić się do napływu olbrzymiej ilości kapitału do sektora uranowego. Jaką mam strategię wyjścia z uranu? No stopniową. Stopniową będzie to też uzależnione od tego, bo dzięki temu, że to jest mały rynek, ja mam dostęp do tak jakby prawie, że no, przez to, że mam te płatne usługi, wiem dokładnie, jakie kopalnie gdzie się otworzyły, jaka jest aktualnie, jakie jest zużycie uranu, jaki jest popyt, jakie są kontrakty, jaka jest podaż, jaka kopalnia, w jakim czasie, ile jest w stanie wyprodukować i ile produkuje. Mamy dostęp nawet do wywiadów z CEO Cameco, więc największej firmy, już nie wspomnę o tych mniejszych firmach, więc no tak jakby bardzo mocno mogę trzymać rękę na pulsie, wiem, które kopalnie, o jakiej mocy produkcyjnej, kiedy będą się mogły otwierać, jakie jest zapotrzebowanie, jakie reaktory wchodzą w grę. Będę musiał też wziąć pod uwagę, czy SMR-y już w tej hoście wpłyną na, czyli Small Modular Reactors wpłyną już w tej hoście na zapotrzebowanie na uran. No, na pewno jakieś tam wskaźniki cenowe, ale z drugiej strony po prostu bardzo łatwo. Okej, jak już się bardzo mocno w tym siedzi, można trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, jak się kształtuje podaż i popyt, która jest no, ostatecznie tak jakby najważniejsza. Czy nabycie srebra fizycznego w cenie 25 dolarów funkcja była dobrą ucieczką od Fiatu w długoterminowe lokowanie kapitału? Jeżeli chodzi o srebro w postaci fizycznej, no srebro w postaci fizycznej no troszeczkę drożej wychodzi, bo płacimy te premium, płacimy VAT i tak dalej, ale jeżeli chcemy to je odsprzedać, to później tak jakby już te premium tak jakby odsprzedajemy też, więc okej. Okay. Przy 25 dolarach, no jeżeli mamy dłuższy horyzont czasowy, ja powiem szczerze, że swoje srebro kupowałem gdzieś tam na 14 dolarów. Jeszcze to było w 2018. Więc no już dawno, od tego czasu nie kupowałem srebra, ale no, mam spółki wydobywców i aktualnie powiem szczerze, że jestem mocno pod kreską na wydobywcy. Nie jest to jakaś olbrzymia część mojego portfela, ale zarówno jeżeli chodzi o wydobywców złota, jak i srebra, aktualnie jestem pod kreską, co nie zmienia faktu, że po prostu one są u mnie w portfelu. No i wcześniej czy później, no srebro jest chyba jedynym metalem po uranie, abstrahując od uranu, czy w roku 1980 srebro było po 50 dolarów za uncję, aktualnie jest po 20 mniej więcej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak na mocy nabywczej stracił dolar, to myślę, że jeżeli srebro kiedyś dojdzie do swoich wycen, a myślę, że kiedyś dojdzie, to porównywalnych do tych wycen, no może rok 80 był specyficzny, bo tam byli bracia Hunt i tak dalej, więc ale okej, okay, srebro po 50 dolarów w 2011, to teraz myślę, że po 100 dolarów aktualnie, więc wcześniej czy później
No, srebro jest dużo bardziej zmienne od złota, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, ale zapotrzebowanie na srebro w przemyśle, czy to w fotowoltaice, która pochłania mniej więcej 10% światowej produkcji srebra rocznie, czyli mamy mniej więcej 850 milionów wydobycia, 150 recyklingu, mamy miliard uncji srebra rocznie, z tego 100 milionów idzie na fotowoltaikę. Nawet już nie wspomnę o tych zielonych różnych agendach, tylko rząd amerykański zakłada, że z paneli fotowoltaicznych powinno się produkować 15-20 razy więcej niż teraz rocznie. To przy obecnej technologii pochłaniałoby 200% rocznej światowej produkcji srebra rocznie, więc no to jest niemożliwe. Oczywiście, jeżeli cena srebra wzrośnie, to pojawi się go więcej, tylko że to nie jest tak rachciach, to potrzeba na to lat, na wznowienie produkcji, na wznowienie, na uruchomienie nowej produkcji, otworzenie nowej kopalni od momentu decyzji o otwieraniu, czyli jak już mamy kapitał, mamy zeksplorowane złoża i tak dalej, to jest mniej więcej 10 do 15 lat, już nawet się wydłuża, do tej pory to było średnio 10, zależy od jurysdykcji oczywiście, to troszeczkę Afryka ma większe zagrożenia, ale też ma szybszy proces decyzyjny, nie? I to, co zajmuje w Kanadzie 20 lat, w Afryce potrafi zająć 3 lata, więc też trzeba mieć to na uwadze. Są różne niuanse i tak jakby Afryka Afryce nierówna, bo czym innym jest Kongo, włos się jeży, czym innym jest Niger, a czym innym jest jeszcze Namibia, która jest świetną jurysdykcją do kopania. Między innymi właśnie kopalnie uranu są w Namibii, więc już nie wiem, o czym tam, co było, punktem wyjścia było to srebro, więc jeżeli zapotrzebowanie, czy to przez samochody elektryczne generują dwa razy więcej, tutaj była moja pomyłka w filmie u Fila, to już byłem bardzo spięty, to był mój debiut, samochody elektryczne generują mniej więcej dwa razy więcej popytu na srebro niż samochody klasyczne, więc tutaj też, jeżeli będzie się ten rynek rozwijał, zapotrzebowanie na srebro będzie rosło, a przy obecnych cenach, czyli rzędu 20-30 dolarach, nawet do 50, zakłada się, że srebra, te złoża, które są teraz eksplorowane, starczy nam na 10, maksymalnie 15 lat. Więc albo cena wzrośnie srebra, albo srebra nie będziemy mieli. No. Więc no myślę, że to jest tylko jeden kierunek, no tylko no nie wiem, kiedy się to wydarzy, powiem szczerze. Swoje czarne konie, jeżeli chodzi o właśnie ur. O tym będę jeszcze mówił. Wiem, co powiedzieć, zostało się firmy z zakresu energetyki atomowej. Jest tutaj taki, są fajne firmy z obszaru energetyki atomowej, ale część firm z typu Orano czy Urenco to są firmy posiadane przez rządy, czy to Kanady, czy to Francji, w nie możemy inwestować, nie ma tak wiele tego typu firm. Jest taka firma Centrus Energy Leu, ale ona troszeczkę ma zły model biznesowy i ona nie jest wydobywcą, tylko właśnie wzbogacaczem, nazwijmy to uranu, i tam troszeczkę to może nie wyjść, więc w ramach kursu myślę, że będę coś tam więcej mówił. Tak, norweskie spółki metali ziem rzadkich słyszałem, gdzieś się oglądałem w jakimś podcastie, no nie mam ekspozycji, nie mogę znać wszystkich spółek z różnych sektorów, wiem, że to są małe spółki, dopiero na etapie obietnicy, nazwijmy to, więc ostrożnie, więc jedna decyzja, tak jak miały być fajne spółki na terenie Grenlandii, tam był bardzo duży potencjał, świetne złoże, spółka miała właśnie metale ziem rzadkich między innymi wydobywać i uran, no i jedna decyzja tam lokalnego rządu grenlandzkiego i cały projekt przestał mieć rację bytu, więc ostrożnie. Jakimi spółkami odnośnie srebra się zainteresować? No już tutaj nie będę wchodził tutaj w te mniejsze i tak bardziej spekulacyjne, ale w artykule między innymi wspominam o First Majestic,
Dużą spółką fajną jest Pan American Silver, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ona czas tak jeden z największych producentów, firma zbudowana przez Rossa Bittiego, taką legendę w świecie surowcowym, świetny facet, bardzo dużo sukcesów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, no i Pan American Silver zbudował po prostu do jednej z największych spółek wydobywczych, wydobywających srebro na świecie. Oczywiście spółki wydobywające srebro, nawet Pan American Silver, tylko mniej więcej 30% swojego revenue ma ze srebra, bo srebro jest często byproduktem, tak samo jak właśnie KGHM bywa, że jest drugi, pierwszy nawet, jeżeli chodzi o wydobycie srebra na świecie, przy wydobyciu miedzi wydobywa srebro. No rzadko kiedy spółki wydobywające srebro, czyli nawet takie, które mają srebro w nazwie, które są tak jakby nastawione na srebro, one wydobywają różne inne rzeczy i srebro jest jednym z wielu elementów wydobycia. Jeżeli właśnie tak jakby zapotrzebowanie, jeżeli będzie recesja, zapotrzebowanie na miedź spadnie, no też będzie mniejsze wydobycie srebra. Jakie szkolenia skończyłeś kurs tradera, jakie newslettery subskrybujesz, jakie są twoje predykcje cen srebra? Przeczytałem książkę tradera dla początkującego inwestora, myślę, że to fajna książka, taka napisana prostym językiem, w prostym, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, że kierowana właśnie dla początkujących ludzi. Z Czarkiem się spotykałem kilka razy, byłem nawet, znaczy tak w ramach tam jakichś tam, wiecie, nawet się spotykaliśmy na Majorce, powiedzmy, mamy wspólnych znajomych, czy w ramach Instytutu Kryptografii, żeśmy rozmawiali, no jeżeli chodzi o newslettery, subskrybujesz, no mam tego szereg, mam różne kanały, na pewno to, nie wiem, powiedzmy, może można zacząć od Kitco News, Stanberry Research, Palisade Gold Radio, no szereg kanałów na YouTubie, które można sobie słuchać i później tam jakby konsumujemy taką treść, tak treść nas przekierowuje dalej i tak dalej, i tak dalej, można zgłębiać coraz więcej i więcej. Czy mówisz więcej na ten spółek? Eco Atlantic niestety nie znam, Oil and Gas, Baseload, tak, mam w portfelu, Baseload Energy Corp, no, innym razem troszeczkę więcej. Nie czytałem Finansowej Fortecy i Wucia, aczkolwiek no, czytam różne książki, jeżeli chodzi o wiedzę taką czysto surowcową, to jest raczej, no to nie są książki, to jest raczej to, co się dzieje teraz na bieżąco, czyli artykuły, raporty, no i te newslettery oraz podcasty. Bywa, że czasami tak myślę, że ja już jestem, że wszyscy już inwestują w uran albo wszyscy interesują się surowcami, później słucham jakiegoś podcastu robionego przez Niemca czy Austriaka po angielsku, gdzieś tam przekierowanego i patrzę, że to w rok czasu obejrzało 900 osób, no okej, myślę, no dobra, cały czas nie jestem, nie mamy bańki, poza tym największe kanały poświęcone inwestowaniu w surowce, nazwijmy to tak, nie tylko, ale tak z głównym profilem to jest rzędu 100 tysięcy subskrybentów w języku angielskim, czyli daleko nam chyba jeszcze do manii jakiejś. Czytam przeróżne książki właśnie, nie tylko inwestycyjne, chociaż no, nie ukrywam, że głównie teraz to skończyłem jakieś, ale teraz skończyłem biografię Buffetta, czytałem biografię Benjamina Grahama w tym roku, dwa miesiące temu, więc takie już to taką lekturę traktuję jako taką rozrywkową lekturę. Jak już nie jest tak jakby hardcore taki inwestycyjny, powiedzmy teraz jakieś analiza konkretnych spółek i tak dalej, czy sektorów. Na której giełdzie można zainwestować? To nie na giełdzie, tylko przez jakiego brokera, bo na giełdach można różnych inwestować. Poprzez jednego brokera możemy mieć ekspozycję na 50 giełd różnych na całym świecie. No 5000 zł raczej tylko X, nie wiem czy przez Interactive Brokers nie byłoby takiej opcji,
Tam chyba nie ma limitów wpłaty na Interactive Brokers. Musieliby, ale tam, no, tam ta obsługa, znaczy tylko język angielski, troszeczkę więcej papierów jest przy zakładaniu konta, tam troszeczkę to jest problematyczne. Wiem, że można na XTB, tylko od razu ja mówię, tak jakby są różne opinie co do XTB i tak dalej i różnych brokerów. Ja kupuję i sprzedaję, moje jedyne instrumenty, w ramach których ja się poruszam, to są tylko i wyłącznie akcje, ewentualnie ETF-y na akcje lub surowiec. Ja nie zajmuję pozycji forexowych, lewerowanych, CFD-ków żadnych nie kupuję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja dywersyfikuję tych swoich brokerów, żeby mieć jakieś tam zabezpieczenie mego majątku. No i kupuję tylko zwykłe akcje, nic innego. Więc jakieś tam historie różne były, jeżeli chodzi o brokerów, jeżeli chodzi o. No to zupełnie na inny dzień temat. Czym się zajmuję na co dzień poza surowcami? Teraz jeżeli chodzi o zawodowo, zajmuję się tylko surowcami, czyli inwestowaniem. Myślę, że gdzieś tak od 2 lat wygasiłem totalnie swoją firmę. Miałem różne profile działalności, flipowałem nieruchomości, jeszcze kiedy to się nie nazywało flipami. Miałem jakieś tam portale, zaczynałem w 2006 od pozycjonowania stron internetowych i tworzenia stron internetowych z moim wspólnikiem, takiego miałem, mam kumpla, geniusza informatycznego. Nie, nawet samochodami próbowaliśmy handlować, ale to była totalna porażka, więc jeżeli ktoś się nie zna tutaj na samochodach i nie ma takiego specyficznego charakteru, to nie polecam. No, miałem sklepy z odzieżą, sklepy internetowe z kampusa Alpinusa, mieliśmy stoki takie, które były po bankructwie tego, żeśmy tym handlowali. Miałem produkcję mebli, dalej mam taki sklep internetowy z takimi, no powiedzmy, ręcznie robionymi stołami, a takie różne rzeczy. To miałem szereg profili działalności, ale generalnie tak jakby to już teraz nie wiem, staram się, myślę, że pracuję 5 minut dziennie, tak, no nie przesadziłem, pół godziny co jakiś czas, takich jakichś obowiązków, takich innych poza inwestycyjnymi, no generalnie pochłonęły mnie totalnie, czuję się w tym świetnie i temu się oddaję już tak w zupełności. A poza tym generalnie moje pasje to tenis ziemny przede wszystkim, bardzo często, no teraz 4, no kiedyś grałem nawet, bywało, że i 7 razy w tygodniu, niestety już wydolność organizmu nie ta, potrzebuje regeneracji, więc te 4 razy w tygodniu staram się grać w tenisa ziemnego. W sezonie zimowym gram w badmintona, też z jakimiś tam sukcesami, wygrywałem jakieś tam nasze podlaskie ligi, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale fan jest świetny, więc generalnie tenis ziemny. Kiedyś grałem w koszykówkę, siatkówkę, byłem w reprezentacji uniwersytetu w jedną i drugą dyscyplinę, ale to zamierzchła przeszłość już. Jaki trzeba mieć na kapitał na start, aby zacząć inwestować w surowce? To bardzo indywidualna sprawa i tak jak powiedziałem, inwestowanie to jest tak jakby cały proces, to nie samo kupowanie, sprzedawanie. Na XTB możemy kupić jakieś spółki mając już, nie wiem, 500 zł praktycznie, bo tam nie ma limitów wpłaty, wypłaty, tam jakieś, no są, jeżeli wypłacamy poniżej 50, bo teraz robiłem taki film do kursu, a reasumując, 500 zł możemy na XTB zająć pozycję na jakąś spółkę, ale no, czy to ma sens? Myślę, że tak na spokojnie. Myślę, że rozsądną rzeczą jest dywersyfikacja kapitału. Rynki surowcowe, tak jak wspominałem, są bardzo zmienne, więc ostrożnie, tylko jakaś część kapitału i tylko po jakiejś tam wcześniejszej analizie, rozwadze, nabyciu jakiejś wiedzy, no po prostu i spokojnie wszystko naraz, nie all in, bo stoimy u progu jakiejś tam recesji i jak to się rozwinie, tego nie wiemy, nikt nie wie, ale no jakieś zagrożenie spore jest. Jakie rady dałbyś początkowym inwestorom? Zanim zainwestujecie, uczcie się, nabywajcie wiedzy, najpierw wiedza, później inwestycja.
Tak, pochodzę z Białowieży. Czy warto inwestować w jakiekolwiek spółki uranowe zlokalizowane poza dorzeczem Athabaski? Tak, no to tak jakby takie Athabasca Basin to takie główna koncentracja, najwięcej spółek tam jest uranowych, największe pojedyncze kopalnie tam są, czyli MacArthur River i Cameco i Cigar Lake należące właśnie do Cameco. Szereg innych spółek właśnie tam ma swoje projekty. To jest taki duży region z największą ilością uranu w ziemi. Kwestia w jakiej cenie będzie można go wydobyć. Różne projekty są, różne mają te swoje feasibility studies i tak dalej, więc tak, myślę, że warto różni inwestorzy do tego podchodzą. Ja myślę, że warto mieć też ekspozycję na inne regiony, czy to w Australii, czy to w Afryce, czy to nawet w Kazachstanie, to kwestia tego. No, każdy musi sam rozsądzić w swoim inwestycyjnym podejściu, jaką chce mieć ekspozycję, na co, czy ma stawiać na bezpieczeństwo, czy na większe zyski, czy na tańsze wydobycie, czy właśnie no. Okej. Co tutaj my jeszcze mieliśmy? Jeszcze parę minut i myślę, że będziemy kończyli. Przewinę troszeczkę niżej. Atomowej. Tutaj jest pytanie o krok po kroku, o inwestycje w uran. No to nie jest, to tak jakby moje inwestycje rosły razem z moją wiedzą właśnie, którą nabywałem. To ja, żebym miał tą wiedzę, którą mam teraz, miał ją 2,5 roku temu, no to wtedy bym się zapakował bardzo dużą ilością pieniędzy od razu i tak został w tych pozycjach. Wraz z nabywaniem wiedzy zwiększałem swoją ekspozycję, pomimo tego, że tak jak nie wiem, Energy Fuels powiedzmy kupowałem po $1,77 pierwszy raz, później ta cena spadała, później rosła, a później kupowałem i po 2, i po 3, i po 4, i po 5 kupowałem Energy Fuels, więc szczerze mówię, że tak jakby wraz z nabywaniem wiedzy zwiększałem swoją ekspozycję. No i pomimo tego, że no spędziłem sporo, wiele, myślę, że tysięcy godzin na zgłębianiu sektorów surowcowych, głównie w dużej mierze głównie uranowego. No, może nie połowie, ale dużo. Myślę, że uran zajął mi najwięcej. Uran jest relatywnie małym i takim fajnym, wdzięcznym, bo jest do ogarnięcia sektorem, w przeciwieństwie do złota, czy za dużo jest zmiennych po prostu w takim złocie, czy owszem, się nabywamy wiedzy, ale no po prostu pewnych zmiennych nie jesteśmy w stanie oszacować. W przypadku uranu to jest fajne, bo to jest do ogarnięcia i im więcej mamy wiedzy, tym większą możemy mieć ekspozycję. Ja tak robiłem. I mam cały czas zwiększam swoją wiedzę i jeżeli chodzi o wyjście, to też tak jakby to będzie zależało od tego, jaki jest mój stan, jak ja oceniam przez pryzmat tego, co wiem. Tak, na tej podstawie będę miał moją strategię wyjścia. Oczywiście mam jakieś tam swoje pierwsze poziomy. Myślę, że na poziomie zobaczymy, o 70-80 dolarów, żeby jakieś pierwsze pieniądze ze spółek wyjąć może i już sobie free ride mieć tak zwany. Zobaczymy. Tak, Energy Fuels ma 4U. Nie, tak jak ta historia z przełomu 20 i 21 roku, gdy firma o tickerze 3U, czyli UUU, wzrosła ponad 100%. Niezasłużenie zupełnie, więc ostrożnie przy zakupach. Dobra. Na dzisiaj to chyba tyle. Myślę, że w ramach Instytutu będę się często pojawiał, będzie można ze mną jakiś tam kontakt łapać i myślę, że to nie ostatni webinar. Dzięki wielkie
i do zobaczenia następnym razem. Hej.